Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku trochę mnie powaliło, bo nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale ostatnio otwieraliśmy przez 3 godziny 1300 jajek, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie ponad 2500 jajek w Pet Simulator X. Otworzymy sobie te najlepsze jajka z aktualnie najnowszego, najświeższego, świątecznego eventu. A wy widzowie, na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem, jeśli chcecie wygrać te pety, które dzisiaj dropniemy, które sobie dzisiaj zrobimy. No to mówię, like, subik, dzwoneczek. Przy okazji komentarz o treści chcę peta. No i dodatkowo widzowie musicie zostawić suba na kanale Yoshi ale Roblox Plus. Macie go tutaj w karcie na górze, w opisie również on jest gdzieś tam na górze, więc sobie zjedźcie. No i widzowie, słuchajcie, lecimy w takim razie. Ja bym tylko chciał powiedzieć jedną rzecz, bo ostatnio was podpuściłem, co nie, i powiedziałem, że no generalnie to musi być 10 lajków, żebym ja przebił wynik z ostatniego odcinka, no i żebym otworzył tych jajek więcej niż było ostatnio. No i powiedziałem, że 10 lajków żebyście dobili i byłem taki pewniaczek, że nie dobijecie. Okazało się, widzowie, że jednak dobiliście. No i jak widzicie, mamy 3 biliony coinów. Dobrze, widzowie, generalnie trzeba sobie otworzyć boosty, bo trzeba, no po prostu trzeba. I ja w międzyczasie myślę, żeby użyć pewnego myku. Mianowicie, widzowie, tu sobie odpalamy otwieranie. No i generalnie myk jest, widzowie, taki, że ja w tym momencie odpalam sobie auto otwieranie. Co nie, tutaj wiecie, zaznaczamy sobie, widzowie, że wywalam basiki, rery, no bo po co nam te rzeczy, widzowie. Słuchajcie, standardowo polujemy dzisiaj na tego huge festival kata. No myślę, że tym razem jest szansa, że by nam dropło, ze względu na to, że 3000 jajek, widzowie, no trochę to jest. Trochę to jest, dlatego myślę, że może się nam poszczęścić. Generalnie tak, mam zamiar zrobić w pewien sposób, czyli odpalić sobie teraz właśnie auto otwieranie. No i widzowie, plan jest również taki. Odpalamy sobie teleport, no i w tym momencie polecimy sobie dosłownie tutaj na giant chesta. No i prawdopodobnie teraz w tym momencie, o! Proszę bardzo, widzowie, proszę bardzo, widzowie. Ja w tym momencie nie będę marnował boostów, które mam w tym momencie odpalone, bo to by było niefajne, żeby po prostu marnotrawić sobie coś. No i przy okazji będę farmił sobie, wiecie, jajeczka, bo czemu by nie? Czemu by nie farmić jajek w momencie, kiedy otwieramy sobie automatycznie nasze jajka? Co ja powiedziałem? Znowu. Widzowie, przepraszam, ja mam dzień jakiś zlagowany. Jak to nagrywam? Jest Wigilia. O! Dobra, Santa Pawsy już nam dropią od razu. Let's go, widzowie. Jest Wigilia, jak nagrywam ten odcinek, widzowie. Więc bardzo fajny dzień, ale musiałem szybko wstać i tak dalej, wiecie o co chodzi. No i przy okazji, widzowie, jedna istotna, bardzo ważna sprawa. O, kolejny mifikal. Mianowicie, widzowie, dosłownie wszystko, co chcecie z tego odcinka, piszcie w komentarzu, ja to będę losował oczywiście. Pamiętajcie, żeby wbić też na grupę Rury Yoshiego na Robloxie, ze względu na to, że pojawił się nowy drop itemków, widzowie. Nowy drop ciuszków, bardzo fajnych, bardzo pięknych, dodaję do znajomych. Do końca stycznia trwa ta oferta, widzowie, to jest bardzo istotne, że do końca stycznia trwa ta oferta, więc serio polecam serdecznie. Tutaj macie więcej informacji. Widzowie, bardzo ważne ogłoszenie, ze względu na to, że teraz na grupie Rury Yoshiego na Robloxie macie do kupienia specjalne świąteczne ubranka za naprawdę bardzo niską cenę, ze względu na to, że wszystkie koszulki macie za 20 robuxów, tylko i wyłącznie 20 robuxów, a patrzcie, jakie ładne. No i przy okazji ruszyły jeszcze koszulki premium ponownie. Na po jej zakupie traficie na listę znajomych na moje drugie konto, więc oferta trwa do końca stycznia, dlatego widzowie, jeśli chcecie mnie mieć znajomych, no to idealna okazja, ze względu na to, że od dzisiaj możecie sobie taką koszulkę premium kupić. Poza tym, że będziecie mieli mnie w znajomych, to przy okazji możecie się załapać na jakieś darmowe pety, nagranie ze mną oraz przy okazji na prywatne serwery na dosłownie każdym trybie, w który gram. Więc nie będziecie musieli wydawać robuxów, żeby kupić sobie prywatny serwer dla siebie czy dla swoich znajomych. Link do grupy znajdziecie w opisie, albo sobie wyszukajcie Rury Yoshiego. Wesołych świąt, widzowie. No chyba, że jest po świętach, to miłego dnia. Więc dobrze, widzowie, w takim razie ja sobie tutaj pootwieram. Wow, ale fajny drop. Ja sobie, widzowie, tutaj pootwieram wszystko bardzo ładnie, bardzo pięknie. No i będziemy widzieć się za jakieś, nie wiem, pół godziny, bo prawdopodobnie te jajka będziemy otwierać przez jakieś 4-5 godzin, widzowie. No to jest gruby odcinek, dlatego serio, jeśli chcecie, żeby był kolejny taki, żebym przebił ten wynik, no to po prostu przebijcie liczbę 11 tysięcy lajków, widzowie. 11 tysięcy lajków, jak przebijecie pod tym odcinkiem, to dropimy jeszcze więcej coinów i po prostu będą odcinki z otwierania jeszcze potężniejsze i będziemy przez jeszcze więcej godzin wszystko otwierać. Więc 11 tysięcy lajków, widzowie, zostawiacie teraz lajka ładnie, bardzo pięknie. No i widzimy się za jakieś pół godziny i zobaczymy, co nam podropiło. O, bardzo ładny mifikal, by the way. Okej, widzowie, generalnie sytuacja wygląda następująco. Pół biliona coinów już poleciało. Widzę, że dropy są naprawdę potężne, szczególnie, że miałem odpalone słuchawki i byłem pokój obok. I minęło, no nie wiem, minęło jakieś 30 minut chyba, coś koło tego. Generalnie mamy, no jak widzicie, potężne dropy mifikali. No i przy okazji musimy się dostać do
do Christmas eventu, żeby wyłączyć to otwieranie z tych jajek, bo kurde faja, teraz nic nie mogę zrobić totalnie. O, dobra, wyłączyło się. Jak widzicie, widzowie, mamy 4 pety. No i sobie zobaczymy, co nam już wypadło w tym momencie. Więc uwaga, widzowie, wypadł, o kurde, widzowie, wypadł nam Santa Pups, który jest rainbowem. Jaki to jest fart gigantyczny. Nie, naprawdę, to jest gigantyczny fart, widzowie, bo no one mają tyle damage'a, jak Dark Matter wejdzie, więc no widzowie, powiem wam, że jest solidnie, tutaj dalej co mamy? Dalej mamy bardzo dużo, jak widzicie, legendarek, jeśli chodzi o Mythicale, no to z tego zrobimy sobie już kolejne rainbowy, tutaj nam do rainbowa trochę brakuje, no ale generalnie tych legendarek rainbowów trochę mamy, przy okazji Santa Puffsów mamy troszeczkę zwykłych, przy okazji mamy tych Silver Dragonów od zawalenia, no i w sumie to tyle, jeśli chodzi o te dropy, bo resztę no to wiadomo, powypadały nam te elfy, które po prostu automatycznie wywalamy, no i powiem wam szczerze, że jak na ten moment jestem dosyć mocno usatysfakcjonowany. To mi akurat pasuje. Będę musiał sobie ogarnąć więcej miejsca w ekwipunku, bo no, wiecie, mam już 700 tych petów, więc po prostu ja sobie zaraz lecę dalej otwierać, widzowie. W międzyczasie sobie pofuzuję i tak dalej. No i oczyszczę ekwipunek, żeby móc dropić sobie więcej wszystkiego, więc no widzimy się za kolejne, nie wiem, pół godziny, za godzinę. Dobrze, widzowie, minęło kolejne dużo czasu i jak widzicie, farby sobie tutaj, lootboxy nam bardzo fajnie wypadają, więc troszeczkę tych coinów sobie uzupełnię. No i generalnie, widzowie, przydałoby się tepnąć, żeby, wiecie, żeby po prostu przestać te jajka otwierać, no i zaraz sobie zobaczymy, co tam nam wypadło. Generalnie petów mamy bardzo dużo, ja sobie pofizowałem w międzyczasie, no i zobaczmy, co my tutaj, widzowie, mamy. Więc let's go w takim razie i jak widzicie, mamy kolejne Mythicale rainbowy, więc to jest totalnie kozackie, widzowie, to jest totalnie kozackie, bo dosłownie, no jeszcze chwila i będziemy mieli tych petów tutaj od zawalenia i będziemy mieli naprawdę dosyć potężne, ja? Więc bardzo się akurat jaram i pamiętajcie, widzowie, że jeśli chcecie je zgarnąć, to like koniecznie, subik z dzwonem na tym kanale oraz na już Roblox Plus, no i przy okazji komentarzyk o treści albo chcę peta, albo wesołych świąt, widzowie, możecie napisać. Generalnie tak, tutaj legendarek nam rośnie, będziemy je sobie fuzować, no i tych Santa Puffsów też nam troszeczkę rośnie, więc z tego będziemy mieli już złotego, czy mamy złotych chociaż parę? Mamy złotych parę i w sumie to będzie tak, to będzie 6 złoty, więc widzowie, 100% kolejny Santa Puffs zdobyty po prostu za darmożkę z eventu, czyli kolejny pet, który ma prawie 400 bilionów damage'a, widzowie. Więc ja w tym momencie lecę na kolejne, nie wiem, 40 minut, dobustuję sobie znowu, bo będę prawdopodobnie wychodził sobie z domku na chwilę, więc odpalę sobie trochę boostów, widzowie, później sobie odpalę ich więcej, zanim będę wychodził. No i słuchajcie, w takim razie lecimy dalej z otwieraniem i sobie idę ustawić znowu pod skrzyneczkę, widzowie, bo czemu by nie? Trzeba farmić, widzowie, trzeba farmić w międzyczasie, żeby te boosty na triple damage się nam nie marnowały i tak dalej, więc wszystko ogarnięte, widzowie, na S. W takim razie klikamy i widzimy się za kolejne pół godzinki, godzinkę, 40 minut, a może nawet za 2 godziny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, widzowie. Okej, widzowie, minęło znowu trochę czasu, a nie wiem ile nawet, ale wróciłem po jakiejś godzinie, co nie? I mamy tyle coinów w tym momencie, no i zobaczmy, widzowie, co nam powypadało, więc uwaga, 3, 2, 1, no i w sumie z tego, co widzę, to generalnie doszło, o kurde, dobra, możemy wreszcie sobie zrobić tego Santa Puffsa, widzowie, więc to jest o tyle dobre. O kurde, widzowie, tutaj szykuje się kolejny. No powiem wam tak, widzowie, naprawdę w tym momencie jest coraz lepiej, my naprawdę pod koniec tego filmu będziemy mieli tak potężne pety, że to jest masakra jakaś. Ja z tego mogę takie rzeczy już wykręcić, że to jest niesamowite, widzowie. Naprawdę mega się jaram, zostawcie lajka, naprawdę. To jest totalnie powalone, jaki my progres robimy w dzisiejszym filmie. No i dobra, kolejna godzina otwierania, widzowie. Boosty mi się powoli kończą, sobie odpaliłem jeszcze w sumie na dłużej. No, przedłużmy je sobie, widzowie, odrobinkę. Ja już teraz będę siedział w domku, więc w takim razie odpalamy. No i słuchajcie, a, i mamy full inwentory. No to se nieźle boosty odpaliłem. Dobra, idę przemielić te pety w takim razie, widzowie, i dalej otwierać. I naprawdę to zajmuje mega dużo czasu, robienie tych rainbowów i czyszczenie tego ekwipunku i dosłownie robienie tego wszystkiego, dlatego serio, widzowie, ciężko się nagrywa te odcinki, ale staram się dla was, więc no. Lecę w takim razie zrobić to, co trzeba, bo trochę trzeba zrobić, widzowie. Szczególnie, że no, po prostu wiecie, to klikanie tutaj jest tak monotonne, że to jest masakra. Dobra, kolejny Golden Santa Puffs przed do naszej kolekcji. Tutaj to będziemy klikać chyba z 20 minut, widzowie, wszystko, dlatego ja wam to pomijam, żebyście się nie zadudzili. Lecimy dalej z
otwierankiem w takim razie. Dobrze, widzowie, w takim razie minęło już, no nie wiem, z półtorej godziny. I w sumie, jak widzicie, otworzyłem trochę więcej tego wszystkiego niż się spodziewałem, bo chwilę mnie nie było, ale mamy tutaj 414 niby petów. Zobaczmy, widzowie, w takim razie, czy rzeczywiście mamy jakieś mega fajne pety. Uwaga, cyk. No i jak widzicie, niestety dalej nie dostaliśmy tego festiwal, no tego kotka. No ale mamy kolejnego Santa Pawsa, mamy tutaj dodatkowe mifikale, no i przy okazji, widzowie, jak widzicie, tutaj też nam się będą kolejne robić. Przy okazji mamy od zawalenia legend, więc jeśli, widzowie, chcecie takie legendy, to napiszcie w komentarzu. Santa Pawsy kolejne się szykują na goldeny, no i tutaj mamy kilka mifikali. No i słuchajcie, i obstawiam, że tutaj będą upgrade'y, co nie? Bo jak widzicie, tu jest coming soon jeszcze, więc prawdopodobnie będę zbierał teraz na upgrade'y. Myślę, że one i tak nam nie dadzą nic w stosunku do tego, żeby dostać po prostu więcej tych, po prostu, wiecie, festiwal kotków. W tym momencie, widzowie, wystarczy sobie odpalimy kolejne boosty, no i po prostu już pociągniemy opening do końca. Na ten moment, czy jestem zadowolony? W sumie to jestem, bo Santa Pawsy mamy, widzowie, i w sumie one będą... A no tak. I one będą nam, widzowie, oddawać, ale nie zmienia to faktu, że na ten moment to ja jedyne co muszę, to się wybazukować tutaj, no i po prostu porobić sobie goldy, porobić sobie rainbowy, no i porobić tego wszystkiego tyle, ile wlezie. I widzimy się w takim razie zaraz, jak wszystko zrobię. A tego mamy trochę, widzowie, do zrobienia. Dobrze, widzowie, w takim razie skończyliśmy już cały opening. No i przypomniałbym wam tylko jeszcze i wyłącznie o tym, żebyście wbijali na grupę Rury Yoshiego na Robloxie ze względu na to, że macie na nowy drop koszuleczek. Bardzo ładne, bardzo piękne. Przy okazji zapraszam do znajomych i tak dalej, widzowie, więc myślę, że warto. A my zobaczmy, czy upolujemy, czy upolowaliśmy w ogóle tego nowego właśnie kotka. Bardzo ładnego, bardzo pięknego. Więc uwaga, 3, 2, 1... Cyk! A, i będziemy sobie scrollować w górę. Okej, widzowie, w takim razie, słuchajcie, mamy tutaj Santa Pawsa, więc chyba nam się udało zdobyć jakieś lepsze, bo w międzyczasie sobie fuzowałem. No i słuchajcie, widzowie, tutaj mamy dużo legend, jak widzicie, no i przy okazji jakieś mifikale, ale najbardziej nas interesuje to, co jest tutaj dalej, czyli, uwaga, cyk! No i widzowie, słuchajcie, mamy trzy Santa Pawsy w dzisiejszym odcinku. Trzy Santa Pawsy zdobyliśmy. Zdobyliśmy również Silver Dragonów dużo, Silver Stagów i tak dalej, widzowie, więc myślę, że to jest dosyć spoko opcja, ze względu na to, że w tym momencie możemy sobie lecieć do Steampunk, nie Chest, co ja robię w ogóle, ale słuchajcie, lecimy sobie teraz tutaj, widzowie, odłożymy sobie te pety, bo pewnie nie będę grał dzisiaj, bo są święta, w momencie, kiedy to nagrywam, więc po prostu dam sobie te pety tutaj do środeczka i będziemy, widzowie, czekać, aż się zrobią. I sobie po prostu skipniemy, jak nam zostanie, nie wiem, jeden, czy tam dwa dni, czy coś. Ja po prostu, jak już będę więcej grał, no to sobie je odbiorę. Więc w tym momencie, widzowie, one się tutaj będą robić, a wy przy okazji możecie sobie oczywiście zgarnąć jakieś pety ode mnie, więc wystarczy like oczywiście, subik z dzwonem, to jest bardzo istotne, widzowie. No i słuchajcie, te sobie może zróbmy po prostu w inny sposób lekko. Mianowicie, nie wiem, weźmy Royality, weźmy przy okazji może jakieś inne, typu, nie wiem, ten magnet i ten glittering może, czy coś. Chociaż nie, dobra, róbmy dwójkami, widzowie, żeby mieć 100% tych petów z tego eventu jak najszybciej, więc po prostu wezmę i sobie klikniemy to. Tutaj mamy magnet, tutaj byśmy chcieli ogólnie mieć tego Royality i przy okazji byśmy sobie wzięli jeszcze tego i zaraz sobie zrobimy, widzowie, jeszcze przy okazji inne pety. Dobra, więc uwaga, robimy tak. I robimy przy okazji może... Co jeszcze robimy przy okazji? Robimy sobie tak. I w tym momencie, widzowie, pety się nam robią. Ja może sobie jednego tego Pawsa kupię. Kupimy sobie, wydamy Robuxy na koniec odcinka, bo czemu by nie? Więc kupujemy, widzowie. No i w tym momencie dostaliśmy sobie nowego peta, który ma, uwaga, Damage'a, uwaga, 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 364 biliony, czyli jeszcze więcej. Mamy Magnet, Diamondsy, no nie są to dobre statystyki, no ale mimo wszystko, widzowie, myślę, że możemy sobie go zamienić chociażby z tym. Magnet się nam przyda, Diamond piątka może coś tam nam da. No i przy okazji możemy sobie zrobić jeszcze jakiegoś ostatniego tutaj. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, widzowie, o lajku, o sobie, o tym, żeby wbijać na Yoshi, ale Roblox Plus. I wesołych świąt wam życzę. Pamiętajcie, że możecie te wszystkie pety sobie wygrać. Co? Aha, bo ja wziąłem tamtego peta, okej. Okay. Czyli mamy, czyli sobie mogę innego założyć. Gdzie? Royality. O, dobra, cyk. No i tyle, widzowie. Dziękuję, trzymajcie się i hej, wbijajcie na grupę. Pamiętajcie o tym, nie?